Dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Senatorowie, Szanowna Komisjo. Dziękuję za zaproszenie na posiedzenie Komisji. Odniosę się do wskazanych w zaproszeniu zagadnień według następującej kolejności. Nadzór i kontrola organów państwa nad służbami specjalnymi, zakup środków techniki specjalnej określone w przestrzeni medialnej z zakupem systemu Pegasus, uprawnienia kontrolne NIK w stosunku do służb specjalnych oraz potencjalne kierunki zmian w tym zakresie. Nadzór i kontrola organów państwa nad służbami specjalnymi. Nadzór nad służbami specjalnymi w odniesieniu do ABW, AW i CBA powierzony został Prezesowi Rady Ministrów oraz członkowi Rady Ministrów, koordynatorowi służb specjalnych, panu Mariuszowi Kamińskiemu, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 roku. Natomiast SKW i SWW są służbami podlegającymi ministrowi obrony narodowej. Istniejące w Polsce rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi nie gwarantują, że ewentualne nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu zostaną wykryte i skutecznie skorygowane. Istotny obszar funkcjonowania państwa obejmujący nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, ale również bezpośrednio związane z poszanowaniem gwarantowanym im konstytucyjnie podstawowych praw i wolności, został w praktyce pozostawiony dyskrecjonalnemu uznaniu osób kierujących poszczególnymi służbami. W obecnym stanie prawnym to szefowie poszczególnych służb specjalnych decydują o przepływie informacji i zakresie rzeczywistego nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi, co z punktu widzenia funkcjonowania demokratycznego państwa prawa jest niedopuszczalne. Należy zatem stwierdzić, że obecne uregulowania prawne stanowią, że zarówno Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, a także prokuratura oraz sądy posiadają jedynie bardzo ograniczone możliwości sprawowania skutecznego nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce. Środki techniki specjalnej Pegasus. W wyniku kontroli wykonania budżetu państwa za rok 2017 przez CBA i MSWiA NIK ustaliła fakt nielegalnego dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości działalności CBA kwotą 25 milionów złotych, która została wykorzystana na zakup, jak podano w dokumentacji finansowej, środków techniki operacyjnej. NIK w trakcie kontroli nie udostępniono jednak informacji, jakiego rodzaju oprogramowanie zostało zakupione, zasłaniając się tajemnicą związaną z formami, środkami i zasadami dotyczącymi czynności operacyjno-rozpoznawczych. W dniu 15 września 2017 roku ówczesny szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pan Ernest Bejda, nawiązując do wcześniejszych ustaleń na podstawie artykułu 43, paragraf 8, punkt 1c ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, zwrócił się bezpośrednio do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o przekazanie CBA uzgodnionej kwoty w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej do wykrywania i zapobiegania przestępczości. Zgodnie z treścią powyższego pisma, wniosek skierowany do ministra sprawiedliwości został także przekazany do wiadomości panu Mariuszowi Kamińskiemu, koordynatorowi służb specjalnych. Następnie szef CBA Ernest Bejda wnioskiem skierowanym w dniu 3 października 2017 roku zwrócił się do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, aby na podstawie wcześniej zawartej umowy, aby CBA wypłacono pierwszą transzę środków w wysokości 13 360 000 zł. Na skutek złożonego wniosku podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan Michał Woś, pismem z dnia 6 października 2017 roku zwrócił się z prośbą do dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości, aby w związku z realizacją umowy o charakterze niejawnym z dnia 29 września 2017 roku zawartej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym na kwotę 25 milionów złotych wypłacił z rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
Funduszu Sprawiedliwości pierwszą transzę środków w wysokości 13 milionów 360 tysięcy złotych w terminie do dnia 9 października 2017 roku. Przedmiotowe pismo zostało przekazane także do wiadomości dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministra Sprawiedliwości. Kolejny wniosek szef CBA skierował do Ministra Sprawiedliwości w dniu 10 listopada 2017 roku, w którym zawnioskował o wypłatę drugiej transzy środków w wysokości 11 milionów 640 tysięcy złotych. Na skutek złożonego wniosku podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan Michał Woś również pismem z 15 listopada 2017 roku zwrócił się z prośbą do dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości, aby w związku z realizacją umowy o charakterze niejawnym z dnia 29 września 2017 roku zawartej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym na kwotę 25 milionów złotych wypłacił z rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Funduszu Sprawiedliwości pierwszą transzę środków w wysokości 11 milionów złotych 640 tysięcy złotych w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku. Także i to pismo zostało przekazane do wiadomości dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej. Warto również podkreślić, że dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich pismem z dnia 18 lutego 2018 roku skierowanym do dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego poinformował, że przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach umowy zawartej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w dniu 29 września 2017 roku nie miało charakteru dotacji celowej. W końcu należy zaznaczyć, że CBA otrzymało dwie faktury zaliczkowe od firmy Matix, spółka z o.o. Pierwsza z faktur została wystawiona w dniu 3 października 2017 roku. Faktura ta dokumentuje zakup przez CBA datowaną na 3 października 2017 roku i jako przedmiot nabycia wskazuje pierwszą ratę zaliczkę wskazaną w artykule 9 pkt 2.1 na realizację umowy z dnia 29 września 2017 roku na kwotę 13 360 000 zł. Druga faktura zaliczkowa została wystawiona przez firmę Matix spółka z dnia 9 listopada 2017 roku. Faktura ta dokumentuje zakup przez CBA datowany 9 listopada 2017 roku i jako przedmiot nabycia wskazuje również drugą ratę na podstawie protokołu odbioru z dnia 7 listopada na kwotę 11 640 000 zł. Powyższe okoliczności zostały ustalone w wyniku przeprowadzonej przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa za rok 2017 roku w CBA i MSWiA. W powyższym zakresie warto przypomnieć, że pomimo zawiadomień złożonych przez Najwyższą Izbę Kontroli o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w artykule 11 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, to jest zarzutu polegającego na wydatkowaniu środków publicznych bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem przez szefa CBA Ernesta Bajdy oraz Michała Wosia, głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych Piotr Patkowski, obecny wiceminister finansów, postanowieniami z dnia 14 września 2020 roku, pomimo wyraźnego stwierdzenia, że zarzucane przez Najwyższą Izbę Kontroli czyny wypełniają znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego z uwagi, jak stwierdził, na znikomy stopień szkodliwego popełnienia czynu dla finansów publicznych. Jednocześnie potwierdzając uwagi NIK co do niemożności legalnego finansowania zakupów na rzecz CBA ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Prowadzona przez nich kontrola dzieliła się na część jawną oraz niejawną. Dokumenty z części jawnej zostały przekazane dziennikarzom zgodnie z ich wnioskami. W zasobach NIK pozostały dokumenty niejawne obejmujące m.in. wystąpienie pokontrolne do CBA w zakresie wykonania budżetu państwa za 2017 rok o klauzuli tajne, informację o wynikach kontroli CBA o klauzuli tajne, zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez szefa CBA o klauzuli poufne oraz wniosek CBA o dofinansowanie zadania z 15 września 2017 roku o klauzuli poufne oraz kartę oceny formalnej wniosku o klauzuli poufne. Jednakże ze względu na fakt, że dokumenty mają charakter niejawny,
Przedstawienie ich będzie możliwe jedynie na posiedzeniu komisji zwołanym przy zachowaniu przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnej. W przypadku zwołania takiego posiedzenia mógłbym przedstawić Państwu również dodatkowe informacje obejmujące główne ustalenia oraz wnioski z kontroli przeprowadzone przez NIK w zakresie funkcjonowania służb specjalnych, w tym propozycje rozwiązań systemowych w zakresie kontroli i nadzoru nad służbami. W tym zakresie zdaję się na decyzję szanownej komisji. Uprawnienia kontrolne NIK w stosunku do służb specjalnych oraz potencjalne kierunki zmian w tym zakresie. Ustawowe zakazy wynikające z ustaw kompetencyjnych dotyczących służb specjalnych w zakresie uzyskiwania informacji związanych z przeprowadzonymi przez te służby czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi znacząco utrudniają NIK lub wręcz uniemożliwiają kontrolę i ocenę prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególne służby specjalne. Stawia to NIK w sytuacji uniemożliwiającej zbadanie wielu zagadnień z zakresu funkcjonowania służb specjalnych, w szczególności związanych z prowadzonymi przez te służby czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Najwyższa Izba Kontroli na przestrzeni lat wielokrotnie zwracała na ten problem uwagę, między innymi w mega informacji z 2016 roku nadzór organów państwa nad funkcjonowaniem służb specjalnych w Polsce, w której przedstawiła kompleksową, pogłębioną analizę tej problematyki oraz sformułował szereg zaleceń pokontrolnych, których wdrożenie mogłoby przynieść znaczącą poprawę sytuacji. NIK zwróciła również uwagę, że sprawowanie realnej kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem służb specjalnych nie będzie możliwe bez istnienia niezależnego organu wyposażonego w szerokie kompetencje kontrolne w stosunku do służb specjalnych oraz innych podmiotów prowadzących działania operacyjno-rozpoznawcze. Organ ten musi być wyposażony w ustawowe gwarancje niezależności oraz podlegać Sejmowi. Izba wskazała, że mógłby to być nowy organ lub że należałoby zastanowić się nad przypisaniem takich uprawnień organowi istniejącymi, czyli już Najwyższej Izby Kontroli. W tym drugim przypadku należałoby rozważyć, czy funkcję tę mogłaby spełniać Najwyższa Izba Kontroli. Obecnie NIK posiada wszelkie potrzebne zasoby i kompetencje do sprawowania takiego nadzoru. Wystarczające byłoby drobne zmiany ustawowe. Niezależnie od powyższego przedkładam Wysokiej Komisji do rozważania możliwości wyposażenia Najwyższej Izby Kontroli w uprawnienia oskarżyciela publicznego. Kompetencja ta byłaby szczególnie istotna dla Izby w sytuacjach, gdy kontrole NIK ujawniają istotne nieprawidłowości w działaniach służb piastujących istotne stanowiska w państwie, zwłaszcza w sytuacji, gdy po zmianie przepisów doszło do połączenia stanowiska ministra sprawiedliwości, a więc stricte politycznego, i stanowiska prokuratora generalnego. Na sam koniec chciałbym podkreślić, że obecna sytuacja prawna i faktyczna sprawia, że ofiarami nielegalnej inwigilacji może być każdy obywatel, polityk. Przykładem wykorzystania materiałów z nielegalnej inwigilacji jest wniosek o uchylenie mi immunitetu, który wkrótce będzie rozpatrywany przez Sejmową Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich. Chociaż nadal posiadam immunitet, to wniosek zawiera fragmenty tendencyjnie cytowanych wiadomości z mojej prywatnej skrzynki mailowej. Dziękuję bardzo.